Chętnie do pracy! Panie! Panie, jak komisji wam większe na parę? Ja wszystko z robotą, jak się nie pchaj za się w głowy! A dalej mnie to! Kieru mu te! Ja tu z prawdą przyszłam wedle tego, co mojemu mężowi głowę urwało na szyję. Co ja teraz, sierotka z dzieciakami, to mi biedna. To przyszła dopraszać się sprawiedliwości. Może pan wielmożny jakieś wspomożenie dał, bo jako, że mojemu tę głowę urwało przy tej maszynie. Uspokójcie się, bo mówię o tym z adwokatem. Co nowego, panie Schwarz? A wy bezpłatowo. Zupełnie? Będzie się musiał układać. Kiepskie teraz zrobić zwykłą klapę. Ile firma traci? Zależy od tego, ile będą płacić za 100. Buchholz wie? Jeszcze nie. Pana prezesa jeszcze nie był u nas. Panie Lachman, sprawdź pan ostatnią taryfę. Musi być pomyłka. Kolej pobrała za dużo. Pan dzwoń natychmiast do magazynu. Niech nie wydają materiału nawet za rubel Frumkinowi. Za dużo jest na winie. Mam notę, że idzie do plajki. Coś pan radził tej babie, panie Kowal. Kazałem iść do adwokata. Niechaj wytoczy fabryce proces o odszkodowanie. A co to pana obchodzi, e? Nie rozumiem. Bardzo mnie obchodzi wszelka niesprawiedliwość, wszelka nędza, bardzo. Czym pan jesteś tutaj? No, praktykantem kantorowym. Pan dyrektor wie najlepiej. No to nie skończysz pan tej praktyki, jak mi się zdaje. Wreszcie, mnie jest wszystko jedno. Ale nam nie jest wszystko jedno. Nam, fabryce, w której jesteś pan jednym z miliona kółek. Nie przyjęliśmy tu pana po to, żeby się pan popisywał swoją filantropią, tylko żebyś pan robił. Nie jestem maszyną, jestem człowiekiem. W domu, a w fabryce nie wymaga się od pana egzaminów człowieczeństwa. Nie za to pan płacimy. Jesteś pan maszyną, taką samą jak my wszyscy. Rób pan dokładnie to, co do pana należy. Panie Borowiecki. Panie von Horn! Słuchaj pan, jak do pana mówię. Mówię od razu, mył kaptaryfię odnotować.